mniej więcej 11 miesiącach działalności hospicjum domowego już wiedziałam, że to nie była decyzja bardzo przemyślana ani bardzo racjonalna, jak zresztą wiele innych. Mieliśmy duże kłopoty finansowe. Wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywał około 35% kosztów funkcjonowania hospicjum domowego. Resztę musieliśmy pozyskiwać, nie mając żadnego działu zdobywców pieniędzy ani żadnego fundraisera. Robiliśmy to w takim bardzo okrojonym składzie, czyli pieniędzy poszukiwał pielęgniarki, lekarze, ja, Ania, druga Ania. No, nie mieliśmy spektakularnych sukcesów. W związku z tym wpadł taki pomysł, że można by wydać płytę z kolędami, że skoro jedna kolęda trwa około 3 minut, może 4, no tak to będzie taka płyta z 10, 12 kolędami, które trwają 40 minut, bo też tak sobie założyłam, że to musi potrwać ze 3 godziny. Był grudzień 2005 roku. No właśnie jakoś wszyscy, ponieważ byłam prezesem, to wszyscy mi uwierzyli, że skoro ja mówię, że to trwa 3 godziny, pewnie to sprawdziłam. Pojechaliśmy do Aleksandrowa na ulicę Kwiatową nagrywać płytę z kolędami. Między innymi z naszą fundacyjną, wyleczoną z nowotworu pacjentką Klarą, wolontariuszami, pielęgniarkami, oczywiście lekarzami. No się okazało w tym grudniu, przed świętami, bez pieniędzy, że to nie są 3 godziny, tylko 3 tygodnie. Że gdyby mieli taczkę, to na pewno bym nie wywieźli, a już na pewno nie wygrałabym konkursu na pracodawcę roku. No i tak te 3 tygodnie wszyscy tacy wkurzeni nagrywali kolędy. Czas był niemiły dla mnie, ponieważ przypadło mi w udziale śpiewanie kolęd. Wspominam to oczywiście bardzo miło, natomiast byłem wtedy w strasznej infekcji, niczego nie słyszałem z racji przytkanych uszu, więc na tym nagraniu fałszuję niemożebnie, ale sama historia i możliwość bycia w czasie świątecznym razem z zespołem, to było na pewno bardzo, bardzo dobre i budujące przeżycie. No ostatecznie okazało się, że płyta była po prostu naszym wielkim, wielkim sukcesem, ponieważ wydaliśmy 1000 egzemplarzy i prawie wszystkie zostały sprzedane za 50 zł. No, nie wiem, radykalnie nasza sytuacja finansowa się nie poprawiła, ale gdzieś tam wtedy miałam poczucie, że jest to jakiś duży sukces wydawniczy.